Cześć widzę, witam was. Witam. Jakiś event? Event to wy macie maturalny. Kto z was pisał maturę? Kto z was pisał maturę? Jak oceniacie? Tak w skali od 0 do 10. Jakbyście ocenili swoje umiejętności? Tak od 0 do 10 swoje maturalne. 7? No to w sumie git. 10, ale nie pisałem. Classic. Dyszka, ja nie piszę. Dobra, a kto z was zapomniał tego dowodu? Trudność takie 2. Aha, czyli poszło ci 10 minus 2, to jest 8, czyli oceniasz swoje umiejętności na 8. No dobrze. Matura pana. Dzisiaj będziemy pić Osi Hydro Boost. Nie piłem tego jeszcze, zobaczymy smaku. Soczysta cytryna. Let's see how it is. Zobaczmy. Pachnie faktycznie soczyście. Papanik rzuca 50 zł. 10/10. Dziękuję ci bardzo, Papanik, za 50 polskich złotych. Dziękuję ci bardzo. No to jak 10 na 10, to bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo i cieszę się, że zdałeś na stówkę. Dziękuję ci bardzo, Papanik, jeszcze raz za 5 dyszek. Dziękuję ślicznie. Ty. Dobre to. Mega dobre to. Rób zadania z matmy. To top. Maturzyści, proszę mi być potwierdzony. Czy to jest to? Po co człowiekowi czasowa zmiana? Tak, to. Okej. Wypracowanie, o. That's what I want. Tu są to te gówna, tak? O kurwa, ile pisa. A, tu są już te kartki puste. Okej. Dobra, jakie to były tematy, czekaj. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Żółty kolor to formuła 2015, a fioletowy... To czemu kurwa oni w jednym... No to jak nie ta, to która? I to jest to? O, dobra. Tu jest jakiś tekst jedny. Tu jest tego tekstu. Inne lektury obowiązkowe. Romeo i Julia, wybrane satyry Krasickiego, ballady. No dobra. Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz dobra. Człowiek, istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego, wybranych kontekstów. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohater... Kurwo. Takie dwa tematy są? Ja to bym za chuj nie wiedział, co tu napisać. Ale to dlatego, że od 2 lat nie byłem w szkole i nie pamiętam tak naprawdę 90% podstawy, ale to inna sprawa. Ale nie wiem, wydaje mi się, że jak ja bym miał wybierać, to bym wybrał chyba 1, bo w 2 nie wiem, do kogo mógłbym się odwołać, jeżeli chodzi o... no o bohaterów. Nie wiem, gdzie byli bohaterowie. Formułę 2K15? A dobra, a to wytłumaczcie mi, bo ja może czegoś nie rozumiem. Czemu są dwie formuły? Bo ja nie ogarniam. Czemu są dwie formuły? Czemu są jakby dwa pasze, a nie jeden? Bo jedni są po podstawówce, a inni są po gimnazjum. Aha! Okej. Formuła 2023 jest dla osób, które skończyły co? Litzbazę czy podstabazę? To jest po podstawówie. A to jest po Litzbazie i Techbazie. Jest? Jest. No dobra, czyli to wyjechałem na tą podstawówkę teraz. Czekaj, chcę zobaczyć moich sztywnych gitów, którzy chodzili jeszcze do technikum i Litzbazum. Dobra, pokaż mi wypracowanko. O, wy macie jeszcze po staremu! Jest! No to kurwa! I tą maturę to ja mogę pisać! Ej, ale to szczerze, to jest kurwa jak dzwon. Jest jakaś taka kurwa bezduszna. I tutaj co było? Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie. O, okej. Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Okej. Zinterpretuj podany utwór. Ja bym chyba 1 tutaj brał, tak szczerze. Oto. To mi się wydaje być łatwe w chuj. Tylko czekaj, do czego tu się trzeba odwołać? Do fragmentu pana Tadeusza, czyli do tego fragmentu, całego pana Tadeusza oraz wybranego tekstu kultury. No to chyba do 1 bym się wybierał. Chociaż ta 2 też jest nie taka zła, TBH. Tylko, że tutaj trzeba się odwołać do przedwiośnia, a ja chuja wiem na temat przedwiośnia, szczerze mówiąc. Ja w ogóle nie pamiętam, o czym było to gówno. A, dobra, nieważne, jestem głupi. Tylko do tego podanego tego. Sorry, tylko do fragmentu, nieważne. Raz do wybranych tekstów kultury.
Ej, no to w sumie, jak nie masz wiedzy na temat całego utworu Adama Mickiewicza, to brałbym dwójkę. Bo tutaj odwołujesz się tylko do tego podanego fragmentu. Ja nie wiem, co bym dorzucił, jeżeli chodzi o wybrane teksty kultury przy tym temacie. Szczerze mówiąc. Ale szczerze, chyba ta nowa matura, nie będę ukrywał. Jakby to jest jakieś takie bezduszne, no, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że ci, co idą po podstawówce, mają o wiele ciężej niż ci, co idą po lizbazie i techbazie. Tak jak sobie tak patrzę na to. Mega chujowo. Nieuczesana wygląda, jakby ją AI wygenerowało. Co jest, kurwa? Faktycznie! Ej, to zdjęcie legit nie wygląda, jakby ona była robiona przez AI. What the fuck? Ej, to zdjęcie w chuj wygląda jak AI generated, zwłaszcza ten uśmiech, co nie? I jakieś takie bezduszne oczy. What the fuck? To na przykład jest wygenerowane przez AI? Nie mam pytań. Nie mam pytań. Te włosy? No te włosy też są jakieś takie, nie wiem. Ale to legitnie wygląda, jakby to AI robiło. Nawet nieuczesana miała z Polaka 78% i z angielskiego 88%. Ale co znaczy nawet nieuczesana? Nie rozumiem tej wypowiedzi. Co to znaczy nawet nieuczesana? To, że według wielu ona pierdoli jakieś rzeczy w internecie, no to co? Mogła być nerdem w szkole, no. To co? Zależy. No, jest grube w chuj. No dobra, pokaż, jak wyglądały zadanka dla dzieciaków, a dla sztywnych gitów z tej bazy. To jest co? Formuła 2015 i to są... No i dobra, i tu standardowo prawda, fałsz. Ja p***le! Ej, wy nawet nie ma prawda, fałsz, kurwa, w tych dla... Okej, są dopiero tutaj, ale... Ty, no ta nowa wydaje się być mega trudna, szczerze. W sensie w porównaniu do tej starej, jak coś. Ej, wydaje się być mega przejebana ta nowa. W porównaniu do tej starej. Kurwa. Współczuję tym, co pisali nową, tak szczerze mówiąc. Numer cytatu? W poniższej tabeli przedstawiono wybrane założenia dwóch epok literackich. Pozytywizmu i Młodej Polski. Do każdej epoki dobierz odpowiedni cytat z utworu poetyckiego. Wybrane pośród cytatów 1-3, ilustrujące założenia danej epoki. Wpisz właściwy numer cytatu w odpowiednie miejsce w tabeli. A, okej, to po prostu wsadzasz tutaj. No dobra, czekajcie. Pozytywizm, no to co? Jutro nie wierzę, aby lepiej było i nie zazdroszczę już tej wiary dzieciom. Po co się łudzić? No to jak chuj to nie brzmi pozytywnie, szczerze. A gawędź mierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie i do mędrca szkiełko i oko. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele przyszłości podnoście gmach. No to na pewno to i to trzeba wsadzić tu i tu. To bym wsadził do B, a to bym wsadził do A. Nie wiem, czy dobrze. A są odpowiedzi już? Musi być. No tutaj. A nie, nie ma jeszcze. A kiedy będzie arkusz z odpowiedziami od razu? Ej, dobra. Chce ktoś z was opowiedzieć o swojej maturze, widzowie? Jak chcecie, to wejdźcie na naszego Discorda, discord.gg i wchodzicie tutaj. Wchodzicie do poczekalni. O, tutaj. Wchodzicie do poczekalni. I ja stąd was przerzucę, ok? Halo, możesz się odmutować, czy popierdolę? Siema. O, git. Dobra, siema Baomek, ile masz lat, skąd jesteś, jak masz na imię? Jestem Michał, mam 19 lat, jeszcze chwilę, kawałek, i jestem z Gniezna. Opisałem maturkę, bo jestem po technikum. Okej, okay, czyli formuła 2015. Dobrze, jak oceniasz swoje, jak ci poszło? Tak od 0 do 10. Od 0 do 10, tak szczerze, uważam, że takie 7. 7. Jedynym jest, co napisałem, że lalka była z Żeromskiego, nie Prusa, i się skapnąłem, jak wyszedłem z sali. A kardynały dalej istnieją, czy nie? Istnieją kardynały, to nie było w rozprawce, tylko w jednym zadaniu za dwa punkty. Dobra, już myślałem, że kurwa w tym. Dobra, no to dobra. No to mi się upiekło. Nie strasz, kurwa, nie strasz. A jaki wziąłeś temat, jeżeli chodzi o wasze pracowanie? Temat wziąłem pierwszy z pana Tadeusa. Ja otworzyłem ten arkusz i mi się tak morda ucieszyła, jak to zobaczyłem temat. Poczekaj, pozwolę go sobie wyświetlić przed oczami mymi i widzów. Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka, tak? Tak jest. No i co tam mniej więcej napisałeś, tak na oko? No, tu napisałem na tej podstawie tego fragmentu, tam jak zabili tego niedźwiedzia, że Gerwazy się obsrał i Soplitten i książulek zabił niedźwiedzia. Później jak
ksiądz umierał i wyznał, że jest sopicą. I jako trzeci dałem, że z Naruto Obito się tam przemienił. Okej. Coś tak czułem, że będzie dużo tego typu odwołań. Ej, a ktoś z was odwoływał się do książki Meduski albo do Trójkąta Bermudzkiego? No i dobra, twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. No i dobra, jak oceniasz swoją wyprawkę? Bo ona, znaczy tą rozprawkę, tak? To rozprawka miała być? Co to miało być? Rozprawkę? Chuj wie, co to miało być. Myślę, że taka ósemka solidna. Ósemka solidna. Jak to skończyłem pisać, byłem sobie z siebie zadowolony, jak mi to poszło. Bo tu jest zadanie 13 od 0 do 50, czyli mówisz, że zdobyłeś tak kurwa 40 punktów, jo? Tak, mam nadzieję, że tak będzie. No dobra. No dobra, mam nadzieję, że... Szymano emisio ogwogwogurym cympym. No to mam nadzieję, że tak będzie. I trzymam kciuki, żebyś jutro sobie na angielskim poradził. Dzięki, to jest mocne nadzieje. Dobra, trzymaj się, szefie. Witam bardzo serdecznie. Jak masz na imię, skąd jesteś, ile masz lat? Jestem Dawid, mam 19 lat i jestem z Legnicy na Dolnym Śląsku. Legnicy, dobrze. Pisałeś nową czy starą? Starą. Starą, dobrze. I który wziąłeś temat? Pierwszy oczywiście. Czyli tak jak kolega poprzedni. I... Tak jest. I do czego się odwołałeś poza panem Tadeuszem? Do Naruto czy do Harry'ego Pottera? Do Black Clover. Okej, czyli do... Anime. Okej. Przybliż, o czym jest to anime. No to o dwóch braciach, co tam zostają magami i tam rosną w siłę i chcą zostać super magami, w ogóle super fajnymi. Okej, chcą zostać super magami. Jak oceniasz, najpierw jak oceniasz swoją rozprawkę? Od 0 do 50. Od 0 do 50, no to tak z 37,5. Okej, 37,5. A całą maturę od 0 do 10? Zdeczka trochę słaba była. Znaczy taka okej, ale z poprzednich lat były łatwiejsze zawsze. Okej. Czyli, ale tak jak byś ocenił, jak ci poszło? W jakiej skali? 0,50? Od 0 do 10, cała. No to cała maturka, no to tak z 7-8. Bo no, znaczy te odpowiedzi ABC to nie były takie trudne. Odpowiedzi ABC nie były trudne. Dobrze, rozumiem. A no dobra, no to git. A jesteś przygotowany jutro na angielski, czy masz wyjebany i idziesz grać w ligę? No to tak trochę ustne tam, co nie? Taki angielski jak dla mnie, no to taka prosta maturka. Dobrze. A bo też w przyszłym tygodniu chyba, z tego co mi Oliwia mówiła, macie matury ustne. Jesteś przygotowany do matury ustnej? Nie zjecie trema i stres? Trema raczej nie, bo mam giga wyjebongo ogólnie na tą maturę, ale z polskiego mnie pani bardzo przytyrała z ustnych matur, więc myślę, że jestem w 100% przygotowany. Dobrze, a czego byś się spodziewał na takiej ustnej maturze? Że jak to? Bo ja nie wiem, jak wygląda ustna matura, bo ja nie miałem, więc możesz teraz mi zwirtualizować, jakby to wyglądało. O, no ci powiem po prostu, jak to wygląda. Masz, powiedzmy, wchodzisz na salę, masz 5 kopert różnych. W tych 5 kopertach są jest 5 pytań, to się co bodajże godzinę zmienia. Okej, no i losujesz unboxing. Sobie pytanie. Tak, losujesz sobie pytanie, masz tam 15 chyba minut z tego co pamiętam na przygotowanie, wiesz, tam sobie piszesz coś na kartce, mniej więcej ten zamysł cały, co tam będziesz mówił. No masz 15 minut, żeby się przygotować. 15 minut aż? No, damn, no to dużo, w chuj czasu, to ja bym powiedział, że nawet za dużo, to jak do prawa jazdy jak wsiadasz, to masz 5 minut na przygotowanie. No ale nie, no akurat w sensie jak wiesz mniej więcej co tam w lekturach było w technikum, no to masz luz na ustnym, tak myślę. Chyba, że ci dadzą, nie wiem, jakiś obraz do opisania albo wiersz do interpretacji. No dobrze. To giga trochę gówno wtedy. No dobrze, no to trzymam kciuki za ciebie w takim bądź razie. Trzymam za ciebie kciuki, żebyś rozpierdalił jutro angielski i żeby się okazało, że mega rozjebałeś dzisiaj ten polski. Krema weź? Gdzie ten zjeb? Where is this zjeb? O, jak się przynosi? Nie mogę go przenieść, lol. Czekaj, muszę zrobić tak. Siema, ile masz lat? Skąd jesteś? Jak masz na imię? Ale to nim nie miałeś wziąć. Siema, jak masz na imię? Skąd jesteś? Ile masz lat? A to Krema. Skąd masz, ile masz lat? Ile masz na imię? 19. No dobra, ale ile masz lat i skąd jesteś? Jak masz na imię? 19 lat, Oliwia z Podlasia. Dobrze, którą miałaś maturę? Starą czy nową? Formuła 2015. Dobrze, czyli starą. Jak oceniasz swoją maturę od 0 do 10? Jak ci poszło? No tak z 8-9. Z 8-9. Test. 8-9. Okej. A rozprawka? 5-6. Okej. I do czego się odnosiłaś? Do The Last of Us i kamizelki. Czym jest kamizelka? Taka lektura. Nie wiem, czy ona jest obowiązkowa, czy nie. Okej. I czekaj, ty wzięłaś który temat? Poczekaj, pozwól, że wyświetlę go.
Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Zapewne w The Last of Us chodzi o... O Ellie i Joela, że one tam okłamywał. Tak, że one okłamywał, a w kamizelce? No w kamizelce był koncept, że mąż był chory, chyba. Chyba okay. Mąż, mam nadzieję, bo tak napisałam. I żona zmniejsza ubranie, żeby on tam nie czuł, że ten, no i tam się okłamywał. On też tam coś tam robił, żeby ona nie traciła komfortu. No i się okłamywali nawzajem. Okej, okay, dobrze. A rozprawkę jak oceniasz tak od 0 do 10? Nie, od 0 do 50, jak ci poszło? Swoją rozprawkę? Nie, moją. No swoją. Jak ci poszło od 0 do... Przepraszam. Do 50. Profil krema. Moją rozprawkę od 0 do 50. Tak. Jak uważasz, że jak ci poszło? Nie wiem. 20, 30. Okej, czyli tak 50% z rozprawki, tak? Nie wiem. Mam nadzieję, że więcej. Dobrze, dobrze. Czy chciałabyś kogoś pozdrawić? Nie. Dobrze, to życzę ci powodzenia na jutrzejszym angielskim i mam nadzieję, że rozjebałaś ten polski, co był dzisiaj. No, ja też mam taką nadzieję. Trzymaj się, pozdro. Siema, Krystian Pompa, ile masz lat, skąd jesteś, jak masz na imię? Krystian, mam na imię. Kurwa, nie z tą maturę, nie wiem, kurwa, wchodzę, nie chcieli mnie wpuścić na początku. Panie, jeszcze do mnie, że ten, wchodzę, kurwa, wziąłem sobie długopis, ten zmazywalny taki, nie, bo ja nie umiem, całe życie, kurwa, tym zmazywalny piszę, jebanem. No. No i kurwa. I baba do mnie, że nie mogę z tym, bo on się tam pod ciepłem ściera, czy coś takiego, no. Myślałem, że się załamie, nie, no. Ja zostały spocony, nie, szybko od ziomka pożyczam długopis jakiś taki chujowy. No, no i wchodzę na to, jeszcze, kurwa, dowód, nie, tydzień przed tym. Tydzień przed, kurwa, maturą, ja patrzę, że dowodu nie mam, nie? No ale dobrze, bo mój tata ma te. Mój tata ogarnął tam, znamy takiego policjanta ode mnie z miasta jednego. No i poszliśmy na policję, zapytaliśmy, co mamy zrobić. To mówi, że możemy normalnie potrobić i że nie będzie problemu, nie? No, no to ja wziąłem tam od mamy PESEL, przepisałem elegancko i tam ogarnęliśmy z tatą tam i wydrukował. Mam akurat drukarkę 3D, to ogarnął, bo dostaliśmy od państwa, a teraz laptopy jeszcze rozdają, to już w ogóle super. No i, no i wchodzę na tą maturę, kurwa, siadam, widzę ten temat rozprawki, pierwszy, drugi, trzeci. No myślę, a poczekaj, pisałeś starą czy nową? Ja to nie wiem, którą pisałem, ja to kurwa żółtą nie czy fioletową? Ja to, ty, ale ja 7 dni temu zacząłem się uczyć dopiero, to ja nie wiem, nie? Ale ja, kolorów, ja kurwa, żółtą czy fioletową pisałeś? Ja jak dostałem to ten, ja dostałem to już otwartą miałem, nie? To pierwsze co, to od razu na ostatnią stronę, żeby zobaczyć temat rozprawki, bo już nie mogę wytrzymać z tego stresu, nie? No i kurwa, tak, zaczynają maturę, nie? Pani mówi, no tutaj macie tam pola, trzeba ten PESEL przepisać, nie? Ja wpisuję ten PESEL, nie? Skupiony. Uczyłem się, kurwa, tydzień się uczyłem, żeby pisać chociaż PESEL, żeby nie było, żeby tutaj podtrzymać tradycję rodzinną i żeby się udało chociaż właśnie ten PESEL wpisać na tej maturze. No i wpisać ten PESEL, kurwa. No i się pomyliłem, nie? No i mam tą panią i paną. No i podchodzi do mnie, mówi, no dobrze, nic się stało. Tutaj sobie przepis na dole, nie? I że będzie okej. Okay. No to ja wpisuję na dole. Teraz jak patrzyłem, żeby się nie pomylić, to patrzyłem z tego dowodu jebanego, co podrobiłem, kurwa, z moją mamą. No i to był jej, kurwa, PESEL, nie? I zacząłem wpisywać jej PESEL. No i podchodzę, zwołam znowu tą panią. No i ona na mnie już taka wkurwiona, nie? No ale mówi, no dobra, to tam jeszcze napisz i jakoś to będzie. I tam mnie zaczęła pocieszać, żebym się stresował, ale... No bo to jednak jest stresujące, nie? To nie, bardziej niż prawo jazdy nawet, nie? No, no i potem zacząłem pisać to. No coś tam napisałem, nie? Może będzie zdane, może nie? No kurwa, no nie wiem, nie? Liczę, że zdane, nie? Liczę, że zdane, dobrze. A w rozprawce co napisałeś? I do czego się odwoływałeś? Do książki Meduski, czy do Trójkąta Bermudzkiego? No ja to tak właśnie miałem kilka przygotowanych, właśnie się uczyłem, bo będą jakieś poradniki na YouTubie, jak się odwoływać do tekstów raperów ulubionych, nie? To odwołałem się do tekstu Szpaka i jeszcze właśnie miałem ten. Jeszcze miałem się odwołać do tekstu Kukona, ale już nie zdążyłem, bo nie starczyło mi czasu, bo za bardzo się ten, za bardzo się pochłaniałem w te pytania takie, co były do tekstów, nie? Już co chodzi. Rozumiem, a wydajesz mi się być bardzo zestresowanym chłopakiem. Nie boisz się, że stres cię zje, jeżeli chodzi o maturę ustną? No, mamy maturę ustną w tym roku? No, jest, za tydzień. Ja pierdolę. Ziomka to mówi, że to wycofali już. No będzie.
Ja nie miałem, ale teraz będzie w przyszłym tygodniu. No ale to tam też można liki ogarnąć, bo jak dzisiaj, znaczy dzisiaj jeszcze rano sprawdzałem na Discordzie Lewusa, to akurat się nie udało, nie? Ale no było blisko na pewno, bo akurat mówili, że będzie wesele, był akurat pan Tadeusz, ale no mi się wydaje, że to akurat podobnie, nie? Także... no raczej tak. Na angielski się uczyłeś? Coś umiesz? No właśnie, a z angielskiego odzakiem jestem dobry, nie? Bo... Dobra, to jak jest winda po angielsku? Elevator. Dobra. Ale to wiem akurat, bo jestem fanem X-Tentacion. Nie wiem, czy znasz taki raper. Znam. No to znam trochę. Nie, no angielski to jestem dobry, nie? Ale angielski to i tak łatwo, bo u Lewusa to na pewno już będą liki na 100%, bo już zapewniały ich chłopaki, nie? Mhm. Tylko jeszcze będę musiał właśnie zrobić... Muszę ogarnąć durszlak, bo kurwa miałem tylko z garnkiem, a na angielski trzeba jeszcze z durszlakiem fotę. Ale no, ewentualnie no możesz stopy wsadzić do pralki. A wiesz może czy można poprawkę pisać z matury, czy to tylko jednorazowo jest? Nie, no można, za rok w maju. No, bo mój ziomek właśnie pisał to opóźniono, wcześniej to właśnie tam jakaś lipa była, to tam nie pamiętam, to że tam na studia nie można było się dostawać, czy coś takiego, nie? No, to właśnie pamiętam, że on tam miał, nie? To, że u nich lipa była, no. Okej. No, ale, a kiedy mamy ósme w ogóle? Gdzieś w przyszłym tygodniu, ale ja nie wiem. Ty mi się bardziej wydajesz być ogarniaczem matematycznym. No, ja to mam wszystko policzone, wiesz o co chodzi. Wszystko rozumiem. Umiesz liczyć na siebie. Tak. Czyli uważasz, że poszło ci git. Dobrze. A chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić na koniec? No chyba nie. Życzę powodzenia wszystkim maturzystom, bo wiadomo, musimy się trzymać razem. Razem na budowie, razem do maka i tak dalej, nie? Do boju Polsko. Do boju Polsko. Dzięki, Krystian, trzymaj się. Siema, Gocha. Ile masz lat, skąd jesteś, jak masz na imię? Czekaj, muszę sobie wyświetlić streama. O, dobra. Mam 18 jeszcze lat. Okej. Okay. I skąd jestem? Z Katowic. Dobrze, z Katowic. Pisałaś starą czy nową maturę? Nową. Okej. Okay. Poczekaj. Czyli tematy były dwa. Człowiek istota pełna sprzeczności oraz co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem. Który wybrałaś? Pierwszy. Czyli istota pełna sprzeczności. I do jakiej wybranej lektury obowiązkowej się odwołałaś? No ja się odwołałam do Zbrodni i Kary, bo to mi najbardziej pasowało. Czy było poprawne? Nie wiem. Ale jeszcze w razie czego się odwołałam do Lalki, więc... A do wybranych kontekstów? Ja nie mam pojęcia, jak się tego używa. Odwołałam się do piosenki chyba Dawida Podsiadło. Post. Bo tam jest o hipokryzji. Okej, czyli faktycznie sprzeczność. Dobrze. I jak oceniasz... Poczekaj, no ile to było punktów? Od 0 do 35. Jak oceniasz, jak ci poszło? No tak... 15. A cała matura od 0 do 10? Poszło mi tragicznie. Jak zobaczyłam te odpowiedzi, to się załamałam, naprawdę. Okej. Kurczę, to niedobrze, jak nie masz wiary w siebie. A co do ustnej, to jak myślisz, że jak ci pójdzie? Jeżeli chodzi o ustną, to tak. Jak powiedział kolega przede mną, umiesz liczyć na siebie. I prejgę, że nie wiem, dropnie mi jakiś temat z Lalki na przykład. No dobrze. A może tak, a jesteś bardziej ogarniaczką na polskim czy na matematyce? Kiedyś usłyszałam takie słowa, że niektórzy są humanistami, a niektórzy są ścisłowcami. Tak, a ja tak. Stwierdziłam, że jestem po prostu debilem, bo ani tego tak za bardzo, więc... Okej. Czyli jeszcze ciężka droga przed tobą, rozumiem, że na tej maturze, tak? Jutro angielski to w sumie z górki, ale jak dzisiaj było stresowo, to na matematyce też będzie, ma się rozumieć, tak? Czuję, że matematyka pójdzie mi lepiej niż polski. Okej. Okay. I tego się lepiej. Nie, no ustna matematyka raczej łatwo chyba. Znaczy, mówię o polskim. No dobra, no dobrze, no to cóż, mam nadzieję, że ci się uda. Mam nadzieję, że wyniki będą dobre i że będą lepsze niż te, które powiedziałaś, bo 3 na 10 to ciężko. No. Ale ja skipnęłam tam większość zadań i tak siedziałam tylko ze znajomym i mówię, o to skipnęłam, tam to skipnęłam, o to zrobiłam źle, no i tak poszło właśnie. No dobra, no to cóż, chcesz kogoś pozdrawić jeszcze? Pozdrawiam użytkownika xkcypyry, który siedzi teraz na czacie, bo właśnie z nim oglądaliśmy streama. A właśnie napisał. Wracam do niego. Xkcypyry napisał xdd. No dobrze, no to no. Pozdrawiamy Kacpra. No i powodzonka, życzę ci jutro. I cóż, nie stresuj się na ustnej. Siema, Sabuś, ile masz lat, skąd ty jesteś, jak masz na imię?
Halo, słychać mnie? O kurwa, tak, słychać bardzo wyraźnie. Cześć, nazywam się Sebastian, mam lat 18 i dopiero będę pisał maturę za rok. Tego teraz mówię, bo szukam nauczyciela. Nie wiem, czy kojarzysz, jest taki profesor habilitowany, Wojciech Strykowski. Tak. Nie wiem, czy... Tak, kojarzę. A co o nim sądzisz? Jakieś opinie? On jest mega ogarniaczem, nie wiem czy... Nie wiem czy wiesz, on jest mega ogarniaczem i... No u niego jeśli chodzi o przygotowanie się, no to raczej łatwo mi się wydaje na mrożonych lewusa. A nawet jeżeli nie chcesz się przygotowywać, to istnieje szansa, że możesz wysłać zdjęcie w durszlaku i dostaniesz wtedy liki, nie? W czym? W durszlaku. Sorry, ja z warmińsko-mazurski jestem, nie wiem co to jest durszlak. Wytłumaczyć w 50 słowach. 50? No to jest taki garnek, tylko że z dziurami na dole, używany do odcedzania wody z makaronu. A można tym ziemniaki odcedzać? Też pewnie tak. Aha. A nie wiem, mi się wydaje, że on nie jest jakiś taki super dobry. Może znasz jakichś innych nauczycieli? No na pewno jeżeli chodzi o Polski, to jest na YouTubie Iska, taka babeczka. I za rok w rok nagrywa filmiki i oddaje to w chuj. A jeżeli chodzi o matematykę, to ja u tego rudego chuja się uczyłem. Ten kurwa... Miedziany profesor, czy jakoś tak. Jak on się nazywał? Bo Matematemax jest mega, mega resident sleeper. On tam mówi, jakby miał umrzeć. Nie wiem, czy widziałeś może na TikToku, ale jest taki chłop, Ambitersi chyba, czy coś takiego. No. On właśnie nagrywa, że tam różne takie liki, przeciegi, że tam chce wynająć cały stadion narodowy, żeby 50 tysięcy maturzystów nauczyć. I mi się wydaje, żebym się wybrał właśnie na no to... taki występ, nie? Brzmi jak dobry plan, matematyki, słuchaj. Matematyki, pouczył się delty, nie? A znasz wzór na deltę? To chyba było ta. A do kwadratu plus B do kwadratu ma się co do kwadratu, ta? Blisko. A nie, czekaj, to jest pi kwadrat pierwiastek z delty przez 2a. Coraz bliżej. Śmieszę mnie te obrazki, co? Nie stresuję. Słuchaj, Sebastian, coraz bliżej. Uważam, że jeżeli będziesz się tak szybko rozwijał, jeżeli chodzi o... Czekaj, bo dostałem jakąś wiadomość, czy tu chodzi o b kwadrat minus 4ac? O, no widzisz jak się szybko uczysz? To jak to tak szybko też będziesz się uczył u Matemaxa albo jakiegoś innego tego, to ja uważam, że ty na stówkę napiszesz. No to teraz matnę mam z głowy, teraz na polski. Wiem, że na pewno się odwołam do mojej ulubionej lektury. Jakiej? Która uważam, że jest najcudowniejszą lekturą, która może być w tym kraju, czyli Mały Książę. Uważam, że tam jest bardzo dużo takich rzeczy, do których można się odwołać, nie? I do czego chcesz się odwoływać w Małym Księciu? Na przykład do tego Liska, czy tam do tego Baranka, w tym pudle, czy tam był. Wszystkiego można się odwołać, nie? Dobrze, rozumiem, Sebuś. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić w sumie to wszystkich maturzystów i co będą pisali za rok. Bo ja wtedy też będę niestety. I na ogół pozdrawiam cię, Michel, trzymaj się. Dzięki, też się trzymaj i powodzonka za rok. Mamy widzowie odpowiedzi, także uwaga, ci, którzy pisali Formułę 2015 Polski, proszę w tej chwili przybliżyć się mega blisko monitora, bo uwaga, będę podawał odpowiedzi do zadań. Także próbujcie wziąć swą dłoń, wsadzić ją w swą pamięć i przeczesać pamięć i przypomnieć sobie, które odpowiedzi zaznaczaliście. Uwaga. W zadaniu pierwszym, w którym jest tekst dialog, było to prawda, fałsz, prawda. Mam nadzieję, że tak zaznaczyliście. Na podstawie tekstu Józefa podaj trzy korzyści. Rzetelny dialog sprawia, że ludzie prowadzący go mogą zmienić swoje poglądy, spojrzeć szerzej na zagadnienie. Rzetelnego... Dobra, to jest fuj pierdole. Kurwa... O, dobra, tutaj. W zadaniu piątym, w odpowiedzi A była odpowiedź 1, czyli ekspresywna, a w odpowiedzi B impresywna. Mam nadzieję, że tak zaznaczyliście. Tutaj jeszcze pozwolę sobie scrollnąć do góry. Przeczytajcie sobie to na szybko, bo mi się nie chce. Jestem zbyt leniwy. Przeczytajcie to sobie, czy mniej więcej napisaliście coś tego typu. Dobrze, lecimy dalej. Tekst drugi tak wyglądał. W odpowiedzi to było w pierwszym prawda, w drugim był to fałsz. Mam nadzieję, że tak zaznaczyliście. W zadaniu siódmym, człowiek oglądający to jednostka, która żyje w rzeczywistości, w której nieustannie docierają do niej przekazy wirtualne. Ponadto taki człowiek myśli za pomocą obrazów, które przetwarza i może przekształcać w swej świadomości. Mam nadzieję, że coś mniej więcej tego typu napisaliście. Skłania odbiorcę do refleksji, pozytywne wpływa na zdolność racjonalnego myślenia. W zadaniu ósmym, myślenie obrazami wpływa na naszą kreatywność i kompetencje twórcze. O, widzicie? To o was. Wy tak macie. Wy zamiast napisać ależ to było śmieszne, piszecie XDD, czyli piszecie obrazami, więc myślicie obrazami, jak najbardziej. Przeczytaj poniższy fragment tworu literackiego, no to bla bla bla. I teraz tak, autor Bolesław Prus, tytuł to była lalka.
Mam nadzieję, że tak wpisaliście. No i to jest jakaś kurwa ściana tekstu, nie chce mi się jej czytać. Określ funkcję, jaką pełni stosowanie czasowników. Wskazuje na to, że kwestie, które porusza... No to Lewus odpowiedział na Twitterze, to zobaczysz. Autor podkreśla uniwersalność problemu, o którym pisze. Wprowadzenie czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej może służyć zmniejszeniu dystansu odbiorcy i nadawcy. Mam nadzieję, że tak napisaliście. W zadaniu 11 odpowiedź była A, czyli służy zbudowaniu wywodu opartego na porównywaniu. Tematem tekstu są przemiany w odbieraniu świata przez jednostkę. A tutaj... No to tyle.